ruszyli, proszę Państwa. Mamy dwie pierwsze załogi. Renault Clio i Suzuki Swift. Widowiskowy Super OS na torze w Mikołajkach zainaugurował 68. rajd Polski. Liderem po pierwszym dniu rajdu został Kajetan Kajetanowicz. Na Super OS-ie zanotował czas nieco ponad minutę i 50 sekund. Na drugim miejscu uplasował się Grzegorz Grzyb, a trzeci czas uzyskał startujący w klasie historycznej Tomasz Kuchar. Zawodnicy zgodnie twierdzili, że Super OS Mikołajki był jedynie przygrywką do prawdziwej rywalizacji. W zasadzie od początku sezonu byliśmy na trzeciej pozycji. Niestety awaria samochodu na ostatnim rajdzie troszkę pokrzyżowała nasze plany, ale strata jest bardzo nieduża. W związku z tym od pierwszego OS postaramy się jechać w miarę szybko. I awansować. Chciałbym wygrać ten rajd, nie ukrywam. Bardzo się cieszę, że sam Wielki Mistrz przyjechał i będzie nas wspierał, Tomi Makinen. I myślę, że dla nas używanie samochodu z tego zespołu jest czymś legendarnym. Dla mnie jest to fantastyczne. I nie ukrywam, że dostałem samochód w najlepszym możliwym speku. Sam Tomi rekomendował pewne rozwiązania zawieszenia, pewne ustawienia samochodu, także nie ukrywam, że ja jestem po niewielu kilometrach, bo przejechaliśmy raj warmiński z 30 km testu, także myślę, że około 100 km już mam na liczniku tego samochodu, ale wiele, wiele lat jeździłem Subaru i myślę, że pewna filozofia, pewna melodia tego samochodu, pewien styl pozwala mi prowadzić to auto szybko. No, nie ukrywam, że chciałbym dogonić rekord Sobiesława Zasady, to może go jeszcze i pobić, także jeszcze przede wszystkim chcę myśleć o mistrzostwach. Pamiętam, jak przybyłem tutaj w poprzednim roku. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Kiedy wystartowałem, byłem zaskoczony, bo było bardzo wielu szybkich kierowców. Teraz znam trochę lepiej etapy, chociaż uważam, że jest to jeden z najtrudniejszych rajdów. Na liście startowej 68. rajdu Polski znalazły się ostatecznie 44 załogi. Do Mikołajek nie przyjechał aktualny lider klasyfikacji Mistrzostw Europy Luca Betti. Pojawili się za to najlepszy polski koszykarz Marcin Gortat oraz czterokrotny mistrz świata Tomi Makinen, którego firma przygotowuje samochód dla Krzysztofa Hołowczyca. Zapytaliśmy Tomiego, czy przygotował coś specjalnego dla Krzysztofa, jeżeli chodzi o ten rajd. Powiedział, że nie miał okazji, jest pierwszy raz w Mikołajkach, chociaż nie pierwszy raz w Polsce, ale nie miał okazji zapoznać się z odcinkami specjalnymi. No mówi, że dzisiaj oczywiście nawet te samochody grupy, można je przygotowywać na bardzo szybkie samochody, chociaż w sumie możliwości nie są zbyt wielkie. Zapytany przeze mnie, czy będzie troszeczkę tutaj pomagał, doradzał Krzysztofowi, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie. Powiedział, że Krzysztof ma też tak ogromne doświadczenie, że jeżeli chodzi o to, w zasadzie tutaj doradzać, pomagać mu nie może. A miałem szansę już przejechać się z Grzegorzem Grzybem, który przewiózł mnie i aż do teraz trzęsą mi jeszcze się nogi. Nie było kłopotu ze znalezieniem miejsca w rajdówce? No troszkę cały jego zespół posiłował się, żeby wcisnąć się do tego auta. Przez pierwsze parę sekund nie czułem nic od pasa w tył, byłem praktycznie sparaliżowany, ale adrenalina, która oczywiście przyszła z czasem, pozwoliła mi tutaj poprawić krążenie, że tak powiem. I jest to niesamowite doświadczenie. Cieszę się, że tutaj jestem. Również chcielibyśmy uhonorować naszego partnera Raidgarda, który również pomaga tutaj w rajdzie. I oczywiście staramy się tutaj nabrać jakichś doświadczeń, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. W sobotę i niedzielę zawodnicy będą mieli do pokonania 12 szutrowych odcinków specjalnych. Tegorocznego zwycięzcę poznamy w niedzielne popołudnie 25 września około godziny 16:30.